Stęsknieni bądź też nie, dzisiaj po raz piąty przeniesiemy się w sam środek konfliktu między asasynami i templariuszami. Assassin's Creed 3 to kolejna część serii, którą zapoczątkowało w 2007 roku studio Ubisoft. Tworząc pierwszą część gry, nie spodziewano się tak wielkiego sukcesu, jak przystało na zwyczaje tego producenta. Użytkownicy konsol mogli cieszyć się tytułem prawie miesiąc wcześniej, bo już 31 października, zaś posiadacze pecetów dostali go w swoje ręce 23 listopada. Pozostawiając postać Ezio Auditore, nasz protegowany Desmond Miles, współczesny asasyn, ponownie przenosi się w przeszłość dzięki Animusowi. Nie ujrzymy jednak w jego wspomnieniach ani średniowiecznej Jerozolimy, renesansowej Italii, ani Konstantynopolu. Tym razem twórcy przenoszą nas do czasów rewolucji amerykańskiej. W rozgrywce wcielimy się w zupełnie innego przodka Desmonda, Conora. Z chęcią przytoczylibyśmy jego prawdziwe indiańskie imię, lecz wypowiedzenie go to nie lada wyzwanie. Jest on brytyjskim metysem, który został poważnie doświadczony za sprawą angielskich kolonizatorów, bowiem jego wioska została spalona, a matka zginęła na jego oczach. Młodzieniec nie pragnął niczego innego jak zemsty i sprawiedliwości, a pragnienie to dorastało razem z nim na naszych oczach. W 1770 roku, jako jeszcze chłopiec, odnajduje Achillesa Davenporta, aby poznać tajniki walki i ostatecznie wstąpić w szeregi asasynów. W fabule będziemy mieli możliwość ujrzenia takich wydarzeń jak pożar Nowego Jorku czy oblężenie Bostonu. Przenosząc się do nowych czasów, liczyliśmy na prawdziwe zmiany i urozmaicenia w grze. Nie zawiedliśmy się, bo twórcy wprowadzili kilka zmian, które nie tylko doszlifowują rozwiązania zastosowane w poprzednich częściach, ale również znacznie je poszerzają. Conor, podobnie jak jego przodkowie, jest szybki i zwinny, co pozwala z lekkością podróżować mu po dachach jak każdy szanujący się zabójca. Jednak naszemu nowemu podopiecznemu nie wystarczają dachy. Wskakuje również na drzewa. Poza tym jest biegły w sztuce polowania, na które możemy udać się w dowolnym momencie rozgrywki. Pogranicze, które staje się głównym terenem łowieckim, jest obfite w quick time eventy, towarzyszące łowom na łosie, niedźwiedzie, wilki, czy też inne, odrobinę potulniejsze zwierzęta. Polowanie Conorowi umożliwia dobre wyposażenie, takie jak łuk, strzały czy strzałka z liną. Bardzo dobrze sprawdza się ona na przykład w wieszaniu przeciwników za kark na drzewach. Asasyn stał się w tej części prawdziwą maszyną do zabijania z najróżniejszymi możliwościami ukrocenia przeciwników o głowy. Dysponuje on nie tylko znanymi już nam ukrytymi ostrzami, mieczem czy pistoletem. Dostaje on również w swe dłonie tomahawka i dysponuje przede wszystkim bardzo czujnym okiem, które nigdy nie chybia. System walki został znacznie poprawiony, czego dowodem jest jednoczesna kontra kilku przeciwników. Prezentowana jest ona sekwencją naprawdę efektownych finisherów. Kolejną nowością staje się również samoistne wykorzystywanie protegowanego otoczenia. Conor sam wrzuca zabitych podczas walki do stosów liści, wrzuca ich za mury czy roztłukuje ich czaszki o ściany, a w krytycznych sytuacjach możemy nawet rozkazać mu sięgnięcie po przeciwnika oraz użycie go jako żywej tarczy przed sporą ilością bagnetów. Podobnie jak w dwójce, akcja obejmuje spory przedział czasowy, bo aż 30 lat. Rozgrywkę rozpoczniemy przed rewolucją amerykańską, a tuż po niej zakończymy wątek główny. Większość czasu spędzimy w lasach, nie pośród miast. Jednak zadań pobocznych jest tak wiele, że koniec końców spędzimy w grze około 50 godzin. Warto wspomnieć, że nie będziemy kierować tylko głównym bohaterem, bo także wcielimy się w jego ojca. Postać zupełnie inną i przeciwstawną. Zaś, gdy zaczniemy się już powoli nudzić, twórcy skierują nas do okolic domostwa Davenporta, aby tam kształtować nasz mały światek. Wyślą na bitwy morskie, które projektował oddział Ubisoft Singapur, lub zwyczajnie pobiegniemy szukać fortu, w którym możemy wyciąć batalion angielskich kolonistów. Pozytywnym zaskoczeniem jest wprowadzenie zmian pór roku oraz warunków atmosferycznych. Niech nie zaskoczy nas śnieg lub poranna burza w Bostonie. Jak już się przyjęło, w każdej części spotkać możemy postacie historyczne, które w jakiś sposób zapisały się w naszych dziejach. Dzięki Assassin's Creed 3 poznamy Jerzego Waszyngtona,
Benjamina Franklina oraz Charlesa Lee. Mimo naszych nadziei i oczekiwań, w grze nie spotkamy Tadeusza Kościuszko. Jednak spokojnie, możemy liczyć na polski akcent w fabule. Dla ciekawskich, ten tytuł oferuje też misję Ludzi z pogranicza. Dzięki nim rozwijemy mity o widmie z latarni, krakenie w jeziorze, wielkiej stopie w jaskini i jeźdźcu bez głowy. Assassin's Creed 3 jest ukazany z perspektywy trzeciej osoby. Od razu można zauważyć, że silnik graficzny Anvil Next, który producenci stworzyli specjalnie na potrzeby produkcji, został znacznie dopieszczony. Umożliwia on nam patrzenie na dokładnie ukazujące się tekstury, postacie, efekty specjalne, takie jak zmieniające się pory roku, jednoczesne wyświetlanie tysiąca przeciwników, kontrolowanie ruchów ciała czy mimiki postaci. Ten nowy produkt ze stajni Ubisoftu zawiera także tryb wieloosobowy. Będziemy mieli w nim możliwość zagrania w tryby Deathmatch, Domination czy Wolfpack. Niby coś nowego, lecz to nadal ten sam, pośredni multiplayer, znany nam z Brotherhooda i Revelations. Studio Ubisoft nie byłoby sobą, gdyby nie zaoferowało nam pokaźnej oferty edycji specjalnych gry. Zatem do wyboru jest 5 najróżniejszych odsłon, a każda z nich dodaje więcej lub mniej do swojej zawartości. Wśród dodatków możemy liczyć na cyfrowe kody do misji single player i unlocki do trybu multiplayer. Dla prawdziwych fanów serii przygotowano artbooki, litografie, medalion asasynów, dziennik Jerzego Waszyngtona oraz 24-centymetrową figurkę Connora. Ostatecznie najważniejsza w każdej z tych edycji jest gra, która pozostaje niezmienna, a jej cena waha się w okolicach 150 zł. Tak oto przez wspomnienia Altaira i Ezio docieramy do finału tej opowieści, którą zakończymy kierując Connorem. Czy koniec tej trylogii będzie satysfakcjonujący? I czy odpowie na wszystkie pytania związane z serią? O tym musicie przekonać się już sami.